Mam na imię Filip. Historia, którą chcę opowiedzieć, działa się wtedy, kiedy miałem zaledwie 6 lat. Jestem synem dwóch bardzo bogatych osób, Karen i Emila Baxter. Moi rodzice pracują w dużej firmie, dlatego zostawałem często z niańkami. Często wyglądałem przez balkon, z nadzieją, że niania wreszcie przyjdzie. Któregoś dnia znajoma niańka i znajoma moich rodziców nie mogła przyjść. Dlatego musiałem zostać z inną. Nazywała się Klaudia i miała około 20 lat. Wyglądała na pozornie, niepozornie, aż do chwili, kiedy moi rodzice wyszli. Dzień minął normalnie. Położyła mnie do spania i zgasiła światło. Obudziło mnie stukanie. Wylazłem z łóżka i poszedłem do drzwi kuchennych. Myślałem, że moja niańka zrobiła się głodna i poszła coś zjeść. To, co zobaczyłem, nie da się opisać, jak bardzo mnie zdziwiło. Klaudia trzymała w ręce zapałkę, a obok niej był pojemnik na benzynę. Pani Klaudio, odezwałem się nieśmiale. Filipku, ja chciałam zapalić świeczkę. Klaudia, trochę podenerwowana, chwyciła świecę stojącą za nią i zapaliła. Aha, to ja wrócę do łóżka. Dobranoc. Położyłem się i próbowałem zasnąć. Pomyślałem, że pewnie chciała serio zapalić świeczkę, a benzyna już tam była. Nie wiem, co mnie podkusiło, ale wstałem i poszedłem na balkon. Już miałem otwierać drzwi, żeby złapać trochę świeżego powietrza, ale znowu usłyszałem stukanie, ale tym razem z głosem Klaudii. W szafie w tym domu są same drogie rzeczy, a w dodatku nie ma ich w domu. Jest tylko jeden bachor, ale nim się zajmę. Potem, po tych słowach, zrozumiałem, że Klaudia chce zniszczyć nasz dom i zabrać naszą własność. Pobiegłem do pokoju i wziąłem telefon. Następnie wybrałem numer rodziców. Już miałem dzwonić, gdyby nie Klaudia, która wyrwała mi telefon i rzuciła nim o ścianę. Wiedziałem, że mnie posłuchał. Wiedziałam, że mnie podsłuchiwałeś, ale mam propozycję. Ty nic nie powiesz, a my cię oszczędzimy. Stoi? Powiedziała agresywnie Klaudia. Dobrze, odpowiedziałem przerażony. Parę dni później przyjechała do nas policja. Klaudia była chorą psychicznie osobą wykorzystywaną przez kryminalistę. Obecnie mam 28 lat i nadal mieszkam w tej willi. Klaudia była przez te wszystkie lata leczona psychiatrycznie. Ale teraz podobno jest zdrowa. Znowu mieszka w tym samym domu. Tylko parę minut drogi do mojego. Skąd to wiem? Widziałem przez balkon.